Ta sytuacja, którą widzieliśmy, że niekoniecznie miejscowi chcieli też Tobie pomagać, czy Wam jako parze, to Cię dotykało jakoś tak personalnie? W ogóle, bo wiedziałem, że jak mi nie pomogą, no to usiądę, rozpłaczę się i mi weźmie mój bus i mnie i tak zawiezie tam, gdzie trzeba. Jednak to poczucie, że są kamery, to dużo zmienia. To znaczy, wiesz co, nie zmienia. Chodzi o co innego. Ja wiedziałem, że to jest zabawa na swój sposób, tak? Ciężka zabawa, ale jednak zabawa. Ja nie byłem tam w kategorii, że zostałem rzucony w jakiś dziki kraj i ja nie mam nic. Ja mówię, ja miałem dostęp do tego, do tamtego, mam dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi. Jakbym nie dał rady tak, no to bym coś ukradł, prawda? Albo kogoś spacyfikował, no dałbym sobie zawsze radę, tak? A druga sprawa, mówię, tak jak powiedziałeś, świadomość tego, no to co, no to bym usiadł i tę ekipę tak musiałbym mnie zabrać, no.